No, chwilę padało. Jesteśmy ubrani we wszystko przeciwdeszczowe jak można. Spodu plecaczek też. I próbujemy łapać stopa do Belize. Już za chwilę. Chyba się udało. Okej, to dojechaliśmy do granicy meksykańsko-belizyjskiej, ale drugiej strony nie nagram, bo chyba nie można nagrywać granic. Co, gotowa na nową przygodę? Tak. Świetnie. No i nareszcie w Belize. Tam pod granicą z Meksykiem robią sobie z tego mały biznes, bo postawione są taksówki. Taka taksówka podgraniczna kosztowała nas 105 meksykańskich pesos. A na granicy na szczęście można było też płacić dolarami, więc zapłaciliśmy większość pesos, częściowo w dolarach amerykańskich, bo akurat się uchowały. I zapłaciliśmy 687 meksykańskich pesos, to jest około 400 dolarów amerykańskich. No i na styk nam starczyło, chociaż myślę, że lecąc do Mexico City już żeśmy to zapłacili, ale niestety w fakturze za nasz bilet nie było to uwzględnione. Drogi w Belize. Tamtędy można się przeprawić na drugą stronę. Przez rzekę. A w tą stronę taka kolejka. Okej, dzięki za podwódkę. Nie ma za co. Polecamy się. Powodzenia. Dzięki. Ale to będzie pyszne, smacznego. I nasz namiot. A teraz 6:30. Jest znacznie jaśniej, bo słońce już stało. A nasza łódź ma odpłynąć z tego mola o 7:30, jeżeli rzeczywiście będzie. Jak nie, to jest po 15. Loco Nuts. Lokal, w którym wczoraj wypiło się szybkie piwko, wzięło się hasło do Wi-Fi, a przede wszystkim skorzystało z toalety. No, trzeba wytrzepać czasem. Od wczoraj jesteśmy w Belize, kierowaliśmy się na Belize City. Ostatecznie wylądowaliśmy w Sartaneja i stało się tak dlatego, że wzięła nas pewna para, która właśnie tutaj jechała i na stopa wzięła nas. Jechali tutaj, aby wziąć prom właśnie na wyspy, a więc my pomyśleliśmy, że zamiast brać prom na wysp z Belize City, równie dobrze też możemy stąd wziąć. Tutaj pisaliśmy do przewoźnika, dowiedzieliśmy się, że na pewno przyjedzie, że na pewno przypłynie prąd o 15 godzinie. Miał jeszcze jeden być o 7:30, dzisiaj rano się dowiedzieliśmy, że o 7:30 nie będzie, ale z rozmowy wynikło, że o 15 to w sumie też nie przyjedzie. Ze względu na warunki atmosferyczne. Skoro zal przypłynie, a już tutaj jakoś nie dopłynie, to jest bardzo dziwne i nie rozumiem tego. Zakładam, że ci Państwo nie są świadomi tego, że nic nie przypłynie. Chyba pójdę i im powiem. Coś jednak płynie. Zaraz zobaczę, zaraz się dowiem, co to jest. Jednak przypłynęła. Mają miejsce. Musimy się śpieszyć, mamy mało czasu i tak nam pozwoli 5 minut. Okay. Thank you very much. Jesteśmy na wyspie Ambergris Cay, konkretnie w San Pedro, bez załatwionego noclegu. Na dziko ponoć będzie ciężko tutaj, ale zobaczymy, coś na ostatnią chwilę, może w końcu bez rezerwacji przez internet, po prostu będziemy chodzić od miejsca do miejsca i coś się znajdzie. Najbardziej
najbardziej zadziwiającym jest fakt, że przyjechaliśmy promem, który dzisiaj ponoć nie kursuje w ogóle. No, ciężko biegało się z plecakiem na ten prom. Prawda. Mam już rezerwację, wspaniały apartament. Skończyło się niestety na tym, co już wcześniej wyszukaliśmy, ale ma być nieźle. Wow, ten apartament jest idealny. Tak, bardzo fajny, ale cena to 30 dolarów amerykańskich na osobę. Nie chcieliśmy tyle wydawać i ta cena bardzo nas boli. Natomiast okazało się, że jeżeli chce się coś taniego, czyli dzielone pokoje, tam powiedzmy na 60 czy kilkanaście osób, to trzeba z dużym, dużym wyprzedzeniem naprawdę bukować, bo wszystko było na full i nie było miejsca żadnego. Na tej wyspie zauważyłem dużo znaków. Bądź uprzejmy, be kind. A tu na przykład mamy znak. Zatrąb, jeśli jesteś uprzejmy. Nasze zakupy w sklepie San Pedro kosztowały 25 dolarów belizeńskich. Czyli około 50 zł. Na Belize obowiązującą walutą jest dolar belizeński, który ma wartość połowy dolara amerykańskiego. Na banknotach mamy wizerunek królowej Elżbiety, a oficjalnym językiem jest angielski, dzięki czemu łatwo się porozumieć. Chociaż ludzie często rozmawiają w innych językach, na przykład po hiszpańsku. Niestety dzisiaj opuszczamy San Pedro i tą wyspę, ale mamy ograniczony czas, ograniczone wydatki, jakie chcemy mieć, więc spadamy. Ale mamy jeszcze parę godzin do promu, dlatego skorzystamy sobie na tym i pójdziemy na plażę. W sumie tam to wczoraj, może trochę dalej. Zostawiliśmy nasze rzeczy w hotelu, teraz właśnie odebraliśmy. Pani tu pracująca powiedziała, że mieszka tu od kilkunastu lat. Nigdy nie widziała takich powodzi, takich kałuż i tak dalej, że to nie spotykałem tutaj takie deszcze. Idziemy ponownie do centrum San Pedro, aby wziąć prom na Key Calcar. Musimy iść ponad 2 km, bo niestety nasz apartament nie jest w samym centrum. Mili panowie podwiozą nas do promu. Nie łapaliśmy stopa, stop sam się znalazł. Ledwo się trzymamy na tym wózku, a dajemy radę. Thank you very, very much. Thank you. Take care. No. Zatem zmęczyliśmy się dużo mniej niż było w planach. Ale trochę się zmęczyliśmy jednak, bo ja cały czas tylko myślałam, żeby na zakręcie nie wypaść od przeciążenia plecaka, bo ledwo się mieściliśmy. Prawda. Dobra, bagaż na łódź ogarnięty, bilety też są imienne. 44 dolary belizeńskie, czyli mniej więcej 22 amerykańskie. Kosztuje taki jeden bilet na Key Calcar. To tylko pół godziny drogi, no ale takie to są ceny.